Zapraszamy za usterki. Witam Państwa serdecznie na 21. sesji Rady Gminy. Przed rozpoczęciem sesji prosimy o stwierdzenie prawomocności obrad i sprawdzenie kworum każdego, żeby każdy potwierdził swoją obecność. Panasiuk Joanna, Sawczuk Marek, Śled Stefan jeszcze nam brakuje. Dobra. Stefan jest w gminie, także tam tylko ma problem. Jest ok. Czyli mamy kworum. Chwilę jeszcze, zaraz tylko potwierdzimy. Stwierdzenie kworum mamy 100%, 15. Przystępujemy do punktu drugiego, ustalenie porządku obrad. Ja myślę, żeby nadrobić ten stracony czas, całego porządku obrad nie będę czytał. Żadnych zmian tutaj nie będzie, tak jak każdy z Państwa dostał. Czy może tak być, tak jak zaproponowałem taką propozycję? Myślę, że tak. W związku z powyższym przystępujemy do ustalenia porządku obrad. Kto jest koleżanek i kolegów do głosowania? Kto jest koleżanek i kolegów za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? Dobrze, skoro tutaj podpowiada mi koleżanka, że nie głosujemy porządku obrad, bo nie ma zmian żadnych, tylko zmiany się głosuje. Przechodzimy do punktu trzeciego, zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. Tego też się nie głosuje. Przystępujemy do punktu czwartego, informacja o działalności wójta gminy w okresie między sesjami. Daję głos wójtowi i poproszę o sprawozdanie krótkie między sesjami. Dzień dobry Państwu. Chcieliśmy z kopyta ruszyć dzisiejszą sesję, także go sprawnie, ładnie i wygodnie, ale sprawy techniczne coś nam tu narozrabiały, ale postaramy się sprawnie poprowadzić tą sesję, tak żeby było OK. COVID-19 nie odpuszcza. Coraz to mamy nowe zakazy, obostrzenia, ale pomimo ograniczeń Urząd Gminy pracuje pełną parą. Wszystkie wydziały Urzędu Gminy realizują swoje dotychczasowe prace dla dobra naszych mieszkańców. Podobno było za głośno i było sprzężenie. Przepraszam, powiedziałem, że wszystkie wydziały pracują na rzecz dobra naszej gminy. Wójt także w omawianym okresie, a ostatnia sesja też zdalna była 30 listopada. Od tego czasu bardzo intensywnie zajęliśmy się budżetem na rok przyszły.
ale między spotkaniami jeszcze odbywały się sprawy w terenie. Począwszy od spotkania z wicewojewodą lubelskim, oczywiście sprawy dotyczyły naszej gminy, szczególnie chodzi nam o fundusze. Nie będziemy tutaj na antenie mówić o szczegółach. W każdym bądź razie ochrona przeciwpożarowa należy do zadań własnych gminy i my w ochronie przeciwpożarowej staramy się realizować wszystkie nałożone na nas zadania i odzwierciedlać to także w budżecie. Udało nam się pozyskać dwa samochody nowe, które trafiły na stan do Sowacinka Starego i do Swór. W związku z tym nastąpiła reorganizacja pozostałych samochodów, które są w parku samochodowym naszej gminy. Opracowane zostało zarządzenie, harmonogram, według którego te samochody zostały przegrupowane z jednej jednostki do drugiej. Dla Państwa wiadomości powiem, że nowy samochód trafił do Sowacinka Starego, więc ten dotychczasowy został przekazany, zdjęty ze stanu Sowacinku, przekazany do Sitnika. Samochód strażacki ze Swór, zdjęty ze stanu, przekazany do Cełujek. Z Cełujek natomiast używany samochód przegrupowano do Chruda. Z Sitnika samochód przegrupowany został do Dokudowa. To w każdym bądź razie mamy 12 ochotniczych straży pożarnych i każda jednostka jest samochodowa. I to nas bardzo cieszy. Jeszcze tylko jednym zdaniem. Był wyjazd do tych dwóch jednostek, do Sowacinka i do Swór. Widzieliśmy z bliska te pachnące jeszcze farbą samochody. Tam właśnie udzieliłem wywiadu naszym mediom, mówiąc, jak to się u nas odbywa w tej ochronie przeciwpożarowej. W międzyczasie też zdalnie odbył się zarząd powiatowy OSP. Tutaj omawialiśmy sprawy zebrań sprawozdawczo-wyborczych, bo w tym czasie każdego roku już się odbywały zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Decyzja jest taka, przesuwamy na okres po-covidowy, na rok przyszły, pod koniec, gdzieś może wrzesień. To tak było w tym OSP, a jeszcze jedno, kolejne spotkanie online z zarządem powiatowym i z województwem i tam omawialiśmy sprawy kryzysowe, między innymi też sprawę pandemii. Teraz jest temat szczepień przeciw COVID-owi temu. Nasi strażacy, szczególnie ci, którzy pracują w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, w tych jednostkach, ci strażacy zostali zakwalifikowani do służb mundurowych. I w pierwszym cyklu zostaną zaszczepieni. A naszą rolą było zebrać wszystkich chętnych. To też żeśmy wykonali. Wrócę do budżetu, bo silnie żeśmy pracowali nad tym budżetem. Odbywały się czytania tego budżetu. Najpierw w Komisji Oświaty i Kultury omówiliśmy szczegółowo propozycje budżetu na rok przyszły, później w Komisji Infrastruktury Rolnictwa, w Komisji Rewizyjnej oraz w Komisji Budżetu i Finansów. Komisji Budżetu i Finansów dokonaliśmy kilku autopoprawek do budżetu, które zostały zaakceptowane przez komisję
i myślę, że szczegółowo o budżecie będę omawiał ten budżet w punkcie uchwalenie budżetu na rok przyszły. Jednym zdaniem tylko, że wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt budżetu na rok przyszły. Dzisiaj będziemy go uchwalać. W międzyczasie także interesowały się nami wszystkie media. Między innymi udzielałem informacji o inwestycjach dotychczasowych, co się udało zrobić, no i oczywiście plany na rok przyszły. Argumentowałem tym, że szczegółowo o planach przyszłym powiem po zatwierdzeniu budżetu gminy. Szanowna Rado, w związku z tym, że mamy dzisiaj kilka spraw do omówienia, a najważniejszym punktem będzie budżet na rok przyszły, to moje sprawozdanie będzie skrócone, już nie będę mówił o aktach notarialnych i tak dalej. Między innymi jedno trzeba podkreślić. Pomimo ograniczeń gmina funkcjonuje w pełni i rozwiązywane są problemy naszych mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję wójtowi za sprawozdanie międzysesyjne. Przystępujemy do punktu 5. Informacja o działalności przewodniczącego Rady Gminy. Powiem w skrócie. Przewodniczący, po pierwsze, podpisywanie uchwał z poprzedniej sesji, następnie uczestnictwo w komisji budżetowej, następnie wizytacja OSP Sitnik Sfory po dostarczeniu samochodów strażackich, przygotowanie materiałów na sesję, organizacja porządku obrad, wstępne rozpoznanie petycji w sprawie szczepionek, następnie było spotkanie z mieszkańcami online. I chcę przy okazji przekazać wszystkim koleżankom i kolegom radnym życzenia, jakie wpłynęły na ręce przewodniczącego. Życzenia świąteczne, noworoczne od jednostek oświatowych, czyli dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy. To miałbym tyle. Przechodzimy do punktu 7. Czyli do pierwszej uchwały, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a informacji o sposobie załatwiania interpelacji, żadnych interpelacji nie było. Punkt 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Syc, fragment miejscowości Tycyna. Poproszę o sprawozdanie panią Ingę. Muszka. Proszę bardzo. Dzień dobry. Szanowna Rada zajmowała się już tematem w lipcu. Jest to zmiana kosmetyczna, która ma na celu włączenie niewielkich fragmentów działek, które położone są w miejscowości Sycyna oraz Tyrzyniec, celem objęcia zmianą całego obszaru, całego obowiązującego na tym terenie planu miejscowego. Ta korekta wynika z faktu, iż pod koniec tego roku zwektoryzowaliśmy wszystkie obowiązujące na terenie gminy Biała Podlaska plany miejscowe, przez co są one dużo bardziej czytelne. I dodam również, że nie ma to żadnego wpływu na trwającą obecnie procedurę administracyjną sporządzenia zmiany planu. Dziękuję. Czy jakieś pytania? Nie, już na końcu teraz. Nie widzę. W związku z powyższym czytam treść uchwały.
Uchwała nr 21 przez 161 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 20 grudnia 2020 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała Podlaska, zmieniającego fragment miejscowości Sycyna. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy w uchwale nr 18 przez 137 Rady Gminy z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie przystąpienia do planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała Podlaska obejmującego fragment miejscowości Sycyna zmienia się obszar objęty zmianą planu poprzez jego powiększenie o część działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 649 i 178 w obrębie Sycyna oraz 781, 888 w obrębie Styrzyniec. Załącznik graficzny do niniejszej uchwały każdy ma. Wykonanie uchwały bierze się wójtowi gminy Biała Podlaska. Punkt czwarty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To jest koleżanek i kolegów radnych. Za przyjęciem tej uchwały proszę o naciśnięcie przycisku. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do następnej uchwały. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska. Ponownie pani Inga. Szanowna Rada w lipcu podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium. Zakres opracowania rozszerzamy o aktualizację obszaru szczególnego zagrożenia powodzią i wynika to z faktu, iż w październiku tego roku zostały podane do publicznej wiadomości skorygowane mapy zagrożenia powodzią. W przypadku gminy Biała Podlaska te obszary ulegają zmniejszeniu i uwzględnienie tych skorygowanych obszarów szczególnego zagrożenia powodzią wynika wprost z dyspozycji ustawy Prawo ochrony, Prawo wodne, a także ustawy Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennego. Druga zmiana polega na zmianie przeznaczenia istniejącej drogi gminnej, dotyczy to ulicy Ametystowej, na tereny zabudowy mieszkaniowej. Wynika to z faktu, iż obecnie mamy procedowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje część ulicy Ametystowej wraz z przyległymi do tej ulicy działkami. Projekt planu zakłada zmianę przeznaczenia terenu z drogi na tereny zabudowy mieszkaniowej. Po uchwaleniu planu trafia on do wojewody, który oprócz sprawdzenia z przepisami prawa sprawdza także zgodność z zapisami studium i chcąc doprowadzić do tej spójności proponuje, wskazane jest rozszerzenie zmiany studium o tą zmianę. Co ważne, osoba, z którą mamy podpisaną umowę na sporządzenie zmiany studium wyraziła zgodę na rozszerzony zakres zmiany bez zmiany warunków finansowych, a więc nie będzie to miało wpływu żadnego na budżet gminy. Dziękuję. Dziękuję pani Indze. Czy jakieś pytania przy tej uchwale? Nie widzę, czytam treść uchwały. Uchwała nr 21 przez 162 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 22 grudnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała Podlaska. Rada Gminy uchwala, co następuje. Treść każdy przed sobą ma. Punkt drugi. Zmianę przeznaczenia terenu oznaczonego tym studium istnieje droga gminna, której granice przedstawione zostały w załączniku graficznym nr 1 niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Biała Podlaska. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest koleżanek i kolegów za przyjęciem tej uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, 15 za. Przystępujemy do następnej uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Poproszę zastępcę wójta Adam Olesiejuk. Wysoka Rado, myśmy tę uchwałę, w zasadzie problem i gospodarkę śmieciową omawiali na komisjach, ale postaram się w pigułce przedstawić to, co w uchwale proponujemy. Istotna zmiana w stosunku do obowiązujących przepisów na dziś to jest zmiana stawki z 18 zł na 20 zł i oczywiście odpowiednio w gospodarstwach powyżej 4 osób z na 80 zł, czyli 4 razy 20. I inna zmiana dotycząca przepisów finansowych związanych z gospodarką śmieciową dotyczy kar czy opłat podwyższonych za nieselektywną zbiórkę odpadów. I w tym przypadku proponujemy trzykrotność stawki osobowej. W przypadku nieselektywnego zbierania to będzie 60 zł od osoby, a w przypadku tam, gdzie gospodarstwo domowe liczy ponad 4 osoby, to będzie 240 zł od gospodarstwa. To są zmiany, które ta uchwała proponuje w stosunku do obowiązujących przepisów i kilka słów, z czego one wynikają. Otóż wynikają wprost z przyrostu ilości odpadów, które rok do roku, analizując 2019 do 2020, zanotowaliśmy. Otóż o 300 ton więcej odpadów nasi obywatele produkują i te odpady muszą być zebrane, wywiezione. Druga sprawa istotna to jest, przeprowadziliśmy postępowanie konkurencyjne już w listopadzie. Zwróciliśmy się do 5 podmiotów, które mają rejestrację na terenie naszej gminy i mają możliwości techniczne do wywozu, odbioru z poziomu gospodarstw domowych i dostarczeniu na regionalny, na RIPOK, czyli na Zakład Zagospodarowania Odpadów. I w wyniku tego postępowania wpłynęła do nas jedna oferta, oferta z naszej spółki, która opiewa na kwotę 2 miliony 320 zł plus, doliczając PSZOK, to jest 2 miliony 400 i koszty administracyjne. To jest ta kwota, którą mamy na dzisiaj w budżecie wpisaną, czyli to jest 2 miliony 550 tysięcy. Tak wychodzi z kalkulacji. Żeby pokryć te 2 miliony 550 tysięcy i zakładając, że zostawiamy opłatę na 18 zł, no niestety przychody mamy na poziomie 2,380, więc ta stawka wynika wprost z pokrycia kosztów, które przed nami w przyszłym roku. Kilka założeń. Założyliśmy, że utrzyma się ten strumień odpadów, czyli na tym poziomie 3350 ton, które w tym roku odebraliśmy. I założyliśmy brak wzrostu cen na bramie, tam w zakładzie zagospodarowania odpadów. No chodzi o to, żeby ta podwyżka była jak najmniej dotkliwa, a jednocześnie bilansowała nam koszty z przychodami z tytułu tej gospodarki odpadami. Tyle tytułem, myślę, wstępu i wprowadzenia. Jakby były pytania, proszę bardzo. Pytania. Proszę bardzo. Mateusz. Dziękuję, panie przewodniczący. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie wójcie. Ja jeszcze chyba dodam, bo pan wójt zapomniał dopowiedzieć, że też ta kwota jest dlatego, że 20% osób nie płaci po prostu za śmieci. I w tym momencie za te 20%, które nie płacą, zapłacimy my 80%, którzy płacą. Moim zdaniem jest to niemoralne i dlatego będę głosował przeciw tej uchwale. Dziękuję.
Proszę zastępca, zastępca ma głos, odpowie. Szanowni Państwo, ta kalkulacja, którą przedstawiłem, to ja mówię tylko o liczbach, które zakładają stuprocentowy odpis. Także, a rzeczywiście, jeżeli chodzi o kwestię ściągalności, to nie jest tak, że wszyscy płacimy. W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z tym, że musieliśmy z budżetu wprost dopłacić do systemu, ale to też wynikało ze wzrostu ilości. No ciągle mamy tych obywateli, którzy w jakiś sposób migają się od swoich zobowiązań finansowych, ale daleki bym był od tego, że to jest jedyna przyczyna i główna. Przyczyna główna to jest ta, że rośnie nam rok do roku ilość odpadów, które musimy dostarczyć, odebrać od obywateli. Czy jeszcze jakieś pytania przy tej uchwale? Nie widzę. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 21/163 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Rada Gminy Biała Podlaska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w paragrafie drugim, pierwszy, dla nieruchomości zamieszkałych do 3 osób. Punkt drugi. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, za których zamieszkuje powyżej 3 osoby od gospodarstwa domowego. Paragraf drugi. Ustala się miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w następującej wysokości. Punkt pierwszy. Dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-3 osób za odpady zbierane w sposób selektywny 20 zł od osoby. Opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnymi w sposób selektywny 60 zł od osoby. Punkt drugi. Gospodarstwo domowe powyżej 3 osób za odpady zbierane w sposób selektywny 80 zł od gospodarstwa domowego. I opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 240 zł od gospodarstwa. Paragraf trzeci traci moc uchwała nr 11/86/2019 roku z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Biała Podlaska. To jest, koleżanek i kolegów, za przyjęciem tej uchwały. Proszę o naciśnięcie przycisku. Dwunastu za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się. Uchwała została przyjęta większością głosów i przystępujemy do następnej uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Ponownie poproszę zastępcę wójta. Szanowni Państwo, to jest, chciałbym zaproponować autopoprawkę. Otóż w okresie między wysłaniem dokumentów a dzisiejszą sesją poddaliśmy nasze uchwały ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej i Regionalna Izba Obrachunkowa zaproponowała zmiany w deklaracji. Państwo je otrzymali albo wczoraj, albo dzisiaj na informator we sesji, natomiast ja je omówię, żeby było jednoznacznie wiadomo. Otóż zmiany rozpoczynają się od punktu H, i zmiany dotyczą samej redakcji tego punktu.
Nie będzie się to nazywało tak, jak było w projekcie wcześniej, zwolnienie z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, tylko oświadczenie o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu bioodpadów i z dwoma kratkami do zaznaczenia. Tak, posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady. Nie, nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów. Dodaje się kolejny punkt po tym punkcie i, który brzmi ustalenie miesięcznej wysokości opłaty po uwzględnieniu zwolnienia i z trzema rubrykami. Opłata miesięczna, kwota zwolnienia, opłata po uwzględnieniu zwolnienia. Następne to są podpis właściciela i osoby reprezentującej i adnotacja organu podatkowego. Tu się zmienia po prostu numeracja literowa na J i ostatnia K. Także to są zmiany, które zasugerowała Regionalna Izba Obrachunkowa, ponieważ stało się to przed sesją, także je proponujemy autopoprawce do decyzji Szanownej Rady. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 21 przez 164 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 20 grudnia 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Rada Gminy uchwala, co następuje. Treść każdy przed sobą ma. Punkt trzeci. Traci moc uchwała nr 11 przez 81 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 22 listopada. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Biała Podlaska. Kto jest koleżanek i kolegów za przyjęciem tej uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku. Uchwała większością głosów przyszła, 13 za, 2 się wstrzymujących. Także uchwała przechodzi, została przyjęta. Przystępujemy do następnej uchwały. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Poproszę panią sekretarz o zreferowanie. Dzień dobry Państwu, już jestem. Proszę Państwa, jak co roku w okresie grudnia przyjmujemy gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, a także rozwiązywania problemów związanych z narkomanią. Ta uchwała, którą przygotowaliśmy na ten rok, nie zmienia kosztów, jakie dotyczą wynagrodzenia członków komisji. Programy zawierają zadania wynikające z ustawy. I ponieważ Państwo te programy mieli przesłane, więc myślę, że nie ma sensu, żebym ja to czytała. Niewiele się tam zmieni, ponieważ musimy ustawę zrealizować, więc zadania są te same, sposób realizacji może być troszkę inny, troszkę zmieniony. Ważne jest również to, że macie Państwo w naszym planie finansowym, który jest również załącznikiem do tej uchwały, załącznikiem numer 3, informacje, na co planujemy wydać środki. I mamy w planie organizację obozu integracyjnego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi bądź narkomanii. No w tym roku, mimo pandemii, udało się w ostatniej chwili, po zamykaniu wszystkich obiektów rekreacyjnych, udało się dzieciom wyjechać. Nie wiem, jak będzie z realizacją w tym roku. Jeśli to będzie możliwe, to na pewno ten punkt programu zrealizujemy. Także ja miałabym tyle. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to bardzo proszę. Ja dziękuję. Jeśli są pytania, to proszę bardzo. Proszę bardzo, czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 21 przez 165 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Biała Podlaska na rok 2021.
Rada Gminy uchwala, co następuje. Treść każdy przed sobą ma. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały bierze się wójtowi gminy Biała Podlaska. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku. To jest koleżanek i kolegów za przyjęciem tej uchwały. Proszę o naciśnięcie przycisku. Uchwała jednogłośnie została przyjęta. Przystępujemy do następnej uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie niepublicznej Szkole Podstawowej w Dokudowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe Nasza Szkoła. Pani sekretarz, ponownie poproszę. Proszę Państwa, jak co roku Stowarzyszenie Nasza Szkoła składa wniosek do Przewodniczącego Rady Gminy o podniesienie wysokości subwencji, którą otrzymujemy na jednego ucznia. I tak też w tym roku przygotowaliśmy, ponieważ taki wniosek wpłynął, przygotowaliśmy uchwałę dotyczącą również zwiększenia tej wysokości do 114% kwoty przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Decyzja w sprawie, czy przyznamy 100%, które byłyby ustawowe i wtedy nie trzeba by podejmować uchwały, czy przyznamy 114%, na które przygotowaną macie Państwo uchwałę, decyzja należy do Państwa. Dziękuję. Panie sekretarz, czy jakieś pytania w tym punkcie? Nie widzę. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 21/166 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie niepublicznej Szkole Podstawowej w Dokudowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe Nasza Szkoła dotacji wyższej wysokości i ustalenia okresu udzielenia tej dotacji. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy wyraża się zgodę na udzielenie publicznej szkole podstawowej w Dokudowie, w której realizowany jest obowiązek szkolny wyższej dotacji z budżetu gminy Biała Podlaska na każdego ucznia w wysokości 114% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Paragraf drugi. Ustala się okres udzielania dotacji wyższej wysokości, w której mowa w paragrafie pierwszym, od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Biała Podlaska. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021. Kto jest koleżanek i kolegów za przyjęciem tej uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do następnej uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. Budżet był omawiany dokładnie na wszystkich komisjach, także ja bym tylko prosił wójta, aby to w skrócie przedstawił i udzielamy głosu wójtowi. Wysoka Rado. Dzisiaj będziemy pracować nad najważniejszym dokumentem. Dokumentem, informatyk mówi, że za głośno rozmawiam, a ja mówię normalnie. Wysoka Rado, dzisiaj będziemy uchwalać budżet na 2021 rok. Tym budżetem zajmowaliśmy się dużo, dużo wcześniej, bo został on opracowany zgodnie ze sztuką, jaka obowiązuje przy tworzeniu budżetu na rok kolejny. Został on przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.
uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Komisji i następnym krokiem było czytanie budżetu, propozycji budżetu czy projektu budżetu na komisjach stałych Rady Gminy. To, co pan przewodniczący powiedział, bardzo szczegółowo omawialiśmy ten budżet na komisjach Rady. Powiem tylko, że trwało to omawianie samego budżetu, trwało godzinę czasu, 60 minut. Ja tylko opowiem o kilku zasadach, że w przygotowanym projekcie budżetu przyjęto następujące założenia, bo to muszę powiedzieć. Wysokość dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego do osób fizycznych, tak zwanego PIT-u, oparto na szacunkach ministra finansów. A poziom dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie prognoz wykonania z tego roku. Wysoka Rado, stawki podatku od nieruchomości, od środków transportu pozostawiono na tym samym poziomie tego roku. Przy stawkach podatku rolnego i leśnego przyjęto stawki GUS-u, czyli tak zwanej ceny żyta, którego wylicza się podatek rolny, i ceny drewna. Pozostałe podatki, opłaty na poziomie tego roku. Wzrost wydatków na wynagrodzenia zaznaczyliśmy w oświacie, o podwyżkę wynagrodzeń o 6% dla nauczycieli, która nastąpiła już od września tego roku zresztą, oraz wzrost płacy minimalnej do poziomu 2800 zł. Powiem już, Wysoka Rado, że budżet nas to kwota 75 milionów złotych. Żebym literalnie to czytał, 74 871 767 zł i 57 groszy. Taki mamy budżet i po stronie wydatkowej także więcej 76 milionów złotych. W związku z tym, że był to szczegółowo omawiany, Wysoka Rado, budżet, ja tylko tak sygnalnie kilkanaście zdań najważniejszych. W planie wydatków majątkowych przeznaczamy kwotę 11400 na inwestycje. Przeznaczamy kwotę 11400 na inwestycje. Musimy też zabezpieczyć środki finansowe na zadania stałe gminy. Mówimy tutaj na przykład o transporcie zbiorowym, transport zbiorowy, czyli autobusem ZK, które biegają do naszych miejscowości. Już musimy zabezpieczyć kwotę 663 tysiące złotych. Dzieci do lat 3. Czyli żłobki, to kolejna kwota 80 tysięcy złotych. Chcemy w tym roku doprowadzić do realizacji ścieżkę rowerową, która była wprawdzie w tym roku zaplanowana, ale ze względu różnych została przeniesiona na rok następny i tu jest kwota zabezpieczona 793 tysiące złotych. Mówimy tu o ścieżce z miasta do Porosiu. Z transportu jeszcze jest jedna kwota stała, którą rośnie systematycznie. Szanowna Rado, to opłaty za zajęcie pasa drogi przez infrastrukturę gminną. Mówimy tu o drogach powiatowych, o drogach wojewódzkich, ale powiem tylko przykładowo, że za zajęcie pasa drogowego w drodze powiatowej, w Grabanowie i w Dokudowie musimy płacić 100 tysięcy złotych. 100 tysięcy złotych. Takie są opłaty i też muszą się
pojawić w budżecie. No, na drogi gminne te 4 miliony żeśmy przeznaczyli, także szczegółowo omawialiśmy na komisjach. W dalszym ciągu największą pozycją wydatkową w budżecie gminy w roku przyszłym są wydatki na oświatę i wychowanie. Jest to, Wysoka Rado, kwota 23 525 tysięcy złotych. Z tego szkoły podstawowe 15600. Oddziały przedszkolne 1 200 000. Przedszkola 3 108 000. I dowożenie uczniów do szkół, kolejna kwota, która musi być zagwarantowana, to prawie 1 000 000 złotych, 954 tysiące złotych. Kolejną pozycją wydatkową w budżecie gminy, która jest bardzo znacząca, to jest pomoc społeczna. I ta pomoc społeczna, licząc zadania zlecone i środki własne, to kwota już 26 milionów złotych. 26 milionów złotych. Z tej pozycji wyodrębnię tylko kilka, na przykład na świadczenia wychowawcze, tak one się nazywają, a popularnie to się mówi 500+, to już kwota ponad 18 milionów złotych. Czy na przykład świadczenia rodzinne, mówimy tutaj o alimentach, zaplanowano kwota, to też już kwota ponad 5 milionów złotych. O gospodarce odpadami mówiliśmy, że trzeba zabezpieczyć kwotę 2 550 tysięcy złotych, ale jedna rzecz do tej kwoty. Czasami są takie głosy, że w naszej gminie podnosimy stawkę o 2 zł, a w innych gminach to jest regulowane inaczej. Chcę zauważyć, że my jesteśmy gminą okołomiejską, rozrzucono wokół miasta i że my mamy bardzo duży obszar. I teraz w porównaniu z gminami ościennymi, na przykład Leśną, Zalesiem, Łomazami, Janowem Podlaskim, to my jesteśmy taką wielką aglomeracją i my mamy 3,5 tysiąca ton śmieci, a w tych pozostałych miejscowościach mają, jak Tuczna, niecałe 200 ton, Łomazy, 400 i tak dalej, nie będę szczegółowo tego mówił. I stąd to się bierze, wzrost ilości tych odpadów komunalnych. No ale nie o tym będę, nie o tym chcę mówić. Chcę powiedzieć, że jeszcze nie w oświacie, tylko w budżecie gminy są dotacje i na przykład do Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego, znaczy Nasza Szkoła w Dokudowie, to musimy zabezpieczyć kwotę 1 464 zł. Część oczywiście jest tak zwanej dotacji ministerialnej, ale nasza gmina także dokłada do tej subwencji ministerialnej kolejne 14%. Chcę powiedzieć jeszcze o jednej sprawie. W budżecie gminy mamy także wyodrębniony fundusz sołecki. To takie zadania społeczne. To już kwota jest, drodzy Państwo, 1 000 000 złotych. Większość sołtysów z udziałem naszych radnych wie, na co przeznaczyć te środki i mamy taki załącznik, załącznik numer 7, który mówi, na jakie zadania i jakie pieniądze są przeznaczane. Tak jak powiedziałem wcześniej,
tak jak powiedziałem wcześniej, może już nie będę szczegółowo omawiał każdej pozycji, bo omawialiśmy to na komisjach Rady Gminy. I chcę zgłosić do tego budżetu jedną autopoprawkę. Autopoprawkę, która dotyczy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a konkretnie o tak zwane folie rolnicze i sznurki. Chcemy dołożyć kwotę od 1 stycznia kwotę do budżetu 35 580 zł. Jakbyśmy tego nie wprowadzili, to po prostu nie mielibyśmy tych pieniędzy i rolnicy nie skorzystaliby z bezpłatnego dowozu właśnie folii tej użytecznej i sznurków. To taka jeszcze do tego budżetu jest tylko ta autopoprawka. To jest w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i myślę, że tutaj powinniśmy to w budżecie uwzględnić. Wysoka Rado, budżet jest przemyślany, przedyskutowany i zwracam się z uprzejmą prośbą o jego przyjęcie do realizacji w roku przyszłym. Dziękuję. Już mogę. Dziękuję Wójtowi za obszerne sprawozdanie. Za długie trochę to było, ale to trudno się mówi. Czy są jakieś pytania co do budżetu? Nie widzę pytań, przechodzimy do głosowania. Odczytam uchwałę. Uchwała nr 21 przez 167 Rady Gminy Białopodlaska z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. Rada Gmina uchwala, co następuje. Treść każdy przed sobą ma, nie będziemy czytać. Przechodzimy do końcówki. Paragraf 15. Upoważnia się wójta gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzonych obsługę budżetu. Paragraf 16. Wykonanie uchwały upoważnia się wójtowi gminy Białopodlaska i paragraf 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Kto jest koleżanek i kolegów radnych za przyjęciem tej uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku. Budżet został przyjęty jednogłośnie i przystępujemy do następnej uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Poproszę. Nie ma. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 21 przez 168 Rady Gminy Białopodlaska z dnia 22 grudnia 2020 roku. Rada Gminy uchwala, co następuje. Treść każdy przed sobą ma. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Białopodlaska. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. To jest koleżanek i kolegów za przyjęciem tej uchwały. Proszę o naciśnięcie przycisku. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i przystępujemy do następnego punktu. Interpelacje, zapytania radnych. Czy jakieś pytanie mamy? Mateusz Siwiec, poproszę. Dziękuję panie przewodniczący. Ja takie mam szybkie pytanie do pana wójta. Kiedy w imieniu mieszkańców chciałbym zapytać, kiedy zostanie ponownie otwarta dla nich hala sportowa, bo
widzę, że regularnie odbywają się jakieś tam treningi, czyli jak można powiedzieć, nie wiem, czy to ktoś wynajmuje, czy ten. I mam taką właśnie prośbę, żeby tą halę otworzyć, bo mieszkańcy już tutaj się dopytują, idzie sezon zimowy, a ta hala była jakimś tam dla nich pewnym rozwiązaniem na rozrywkę, na zimowe dni. Dziękuję. Szybka odpowiedź, jeżeli można. Proszę bardzo. Wszystkie obiekty użyteczności publicznej są teraz zawieszone. Chodzi o to, że mamy zakazy, nakazy, obostrzenia i jak wiecie Państwo, ostatnio możemy się spotykać 5 osób, czyli nie jest możliwe wprowadzenie jakichkolwiek zajęć. U nas działalność kulturalna, która oparta jest na bezpośredniej pracy z młodzieżą, z mieszkańcami, została też przeniesiona online. Wszystkie konkursy, tak samo i wszystkie imprezy sportowe, wszystkie zawody sportowe nie mogą się odbywać, bo jest ograniczenie. Kto jak to może się nie stosować do ograniczeń, ale gmina musi się stosować do ograniczeń. Mamy święty obowiązek przestrzegać tych wymogów sanitarnych. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytanie? Proszę bardzo, Mateusz. Czyli mam rozumieć, że po prostu nie wiadomo, kto tam trenuje, tak? Gmina nie wie, kto korzysta z hali, tak? Przynajmniej raz czy tam dwa razy w tygodniu. Dziękuję. Obiektem zarządza dyrektor szkoły, ale szkoły teraz nie pracują. Nauczanie jest zdalne. Ale na pewno wyjaśnię tą sprawę, na pewno jeszcze dzisiaj wyjaśnię tą sprawę i do pana radnego zadzwonię, o co tam chodzi. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Wspólne wnioski, informacje. W związku z powyższym, że sesja jest na ukończeniu, chciałbym od siebie złożyć dla wszystkich radnych, koleżanek i kolegów, dla wszystkich mieszkańców jak najlepsze życzenia szczęśliwego nowego roku, wesołych świąt i wszystkiego, co Państwo sobie życzą. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Dziękujemy nawzajem. Jeszcze przekażemy życzenia od wójta. Drodzy mieszkańcy i goście gminy Biała Podlaska, wigilijny wieczór to w polskiej tradycji czas wyjątkowy. Na te święta Bożego Narodzenia życzę Państwu otuchy, wytrwałości i optymizmu. Dzisiaj, w tym trudnym roku, mają one szczególną moc i znaczenie. Niech ta magiczna noc przy płonącej światłem choince przyniesie spokój i radość. Życzę, aby każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyła własnym pięknem, a nowy rok 2021 obdarował Was wszystkich pomyślnością i szczęściem. Życzę najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia i spełnienia wszystkich marzeń. Upominkiem muzycznym do życzeń jest kolęda w wykonaniu pracowników gminy. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
W związku z powyższym, że sesja dobiegła końca, dziękuję wszystkim za uczestnictwo. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Zamykam 21. sesję Rady Gminy. Do widzenia, do zobaczenia.